Witajcie. Jak podłączyć gniazdo wtyczkowe pojedyncze z kołkiem, zaciskami gwintowymi? Ale na początek ciekawostka. Pierwsze gniazda wtyczkowe miały obudowy ceramiczne. Przełom nastąpił w roku 1907, kiedy to wynaleziono pierwsze tworzywo syntetyczne produkowane na masową skalę. Było to tworzywo zwane bakelitem. Dzisiaj większość sprzętu jest już produkowana z tworzywa sztucznego, który potocznie nazywamy plastikiem. Sama ta nazwa, plastik, to pochodna greckiego słowa plastikos, które oznacza nadający się do formowania. Dobrze, to taka ciekawostka na wstępie. Teraz przystępujemy do montażu. Najważniejsze, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z prądem elektrycznym, należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej na wyłączniku głównym. To właśnie sobie teraz robię. Napięcie na wyłączniku głównym wyłączone. Ja dodatkowo zawsze sprawdzam sobie za pomocą miernika fazer, czy nie ma napięcia na którymś z przewodów. Napięcia brak, zatem możemy przystąpić do instalacji. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze firmy Contact Simon, seria Simon 10. Na początek rozkręcamy sobie gniazdo śrubokrętem. Zdejmujemy pokrywę. Wykręcamy pokrywę. Co tutaj mamy na pokrywie? Mamy tutaj przesłonę torów prądowych. Przesłona ta służy do tego, aby po prostu chronić dzieci przed porażeniem prądem elektrycznym, gdyby próbowały coś wepchać w te otwory. Coś przewodzącego oczywiście. Dobrze. Pokrywa. Następnie ściągamy sobie rameczkę z korpusa mostka. Jak widać, nazwałem to korpusem mostkiem dlatego, ponieważ stanowi to monolit. Jest to jedna spójna bryła z tworzywa sztucznego, a nie jak w innych seriach. Mostek jest metalowy, a sam korpus jest z tworzywa sztucznego. Co tutaj mamy? Tutaj elegancko teraz widać, że mamy dwa tory prądowe, tu jeden, tu drugi po prawej stronie i po środku mamy tor uziemiający z bolcem. Tutaj mamy dodatkowe wkręty, które służą do rozwierania i składania tych pazurków. Stosujemy wtedy, gdy w puszce nie mamy wkrętów. Jeżeli nie ma wkrętów, wtedy stosujemy montaż na łapki. Jeżeli wkręty są, to starajmy się zawsze używać tych wkrętów w puszce, ponieważ jest to połączenie jest wtedy pewniejsze, mocniejsze. Dodatkowo zawsze możemy sobie jeszcze rozkręcić oczywiście te łapki, jeżeli chcemy mieć już takie podwójne zabezpieczenie. Ale montujemy mechanizm na wkrętach w puszce. Dobrze. Co tutaj jeszcze możemy powiedzieć o tym gniazdku? Sam montaż ramki jest na czterech tutaj takich występach. Tutaj są takie wypusty, które są wkładane w cztery otwory w tym mostku i całość jest zatrzaskiwana na zasadzie takiej grzechotki, takiej jak trytytka, taka typowa montażowa. Dobrze. Jak widać, sam korpus jest tutaj dosyć taki przyjazny, nie jest za głęboki, więc montaż tutaj nie powinien dla nas być jakimś problemem. Omówiliśmy tak w skrócie gniazdko,
Teraz zajmijmy się przewodami. Mamy tutaj wyprowadzone trzy przewody z puszki. Więc tak, przewód brązowy to przewód fazowy, przewód niebieski to przewód neutralny, czyli niebieski N jak neutralny. I tutaj mamy przewód ochronny, przewód żółto-zielony. Dobrze. Teraz zajmiemy się już samym montażem. Pierwsza rzecz to zdejmiemy sobie izolację. Ile tej izolacji zdejmujemy? Tutaj podaje producent, że powinno to wynosić około 11-13 mm. Ja tutaj postaram się zdjąć izolację około 13 mm. Jeśli to będzie troszeczkę więcej czy mniej, nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Dobrze, izolacja zdjęta. Możemy przystąpić do montażu przewodów w gnieździe. I tutaj bardzo ważna zasada. Kołek zawsze powinien znajdować się u góry gniazdka. Montujemy nie tak, tylko montujemy w ten sposób na ścianie. Kolejna zasada. Przewód fazowy umieszczamy po lewej stronie od kołka. Po prawej stronie mamy przewód neutralny, a po środku mamy przewód ochronny. Dobrze. Najpierw rozkręcimy sobie śrubokrętem. Połączymy śrubowe, tak aby nakrętka opadła nam tutaj troszeczkę na dół i stworzyła przestrzeń umożliwiającą włożenie przewodów. Po kolei wszystkie naciski sobie rozkręcimy. Tu akurat miałem gniazdko ze skręconymi tymi zaciskami. Widać, jak nakrętka tam się cofa. Dobrze. Wstępnie rozkręcone. Zacznijmy może sobie od przewodu fazowego do podłączenia. A więc tak to będzie na ścianie, prawda? Kołek jest na górze. Po lewej stronie musi być przewód fazowy. A więc po tej stronie obracamy sobie i wiemy, że do tego zacisku musimy podpiąć przewód fazowy. A więc podpinamy. Wyginamy sobie przewód tak, żeby nam było wygodnie. Wkładamy w otwór i dokręcamy śrubę śrubokrętem. Robimy to tak, żeby połączenie było pewne. Dobrze. Mamy już zainstalowany przewód fazowy. Teraz podpinamy sobie przewód neutralny. Teraz sobie to ugnę, żeby pokazać. Do dowolnego z tych dwóch otworów, prawda? Nie ma to znaczenia, one są na jednej szynie, więc czy włożymy do tego, czy do tego, będzie w porządku. Widzimy, że ten przewód o tej długości 13 jest zupełnie wystarczający. Dokręcamy sobie następnie śrubę. Dobrze. Mamy dwa przewody. Teraz przewód ochronny. On wchodzi po przeciwnej stronie. Tutaj wkładamy do jednego z dwóch otworów. Wkładamy, mamy. I dokręcamy sobie ostatni z przewodów śrubokrętem z odpowiednią siłą. Tak, żebyśmy mieli poczucie, że to połączenie jest pewne. Dobrze, mamy skręcone przewody. Teraz sobie je tam wstępnie ułożymy, ale wcześniej dobrze zrobić jeszcze z jedną czynność. Mianowicie mamy tutaj wkręty mocujące. Wykręcimy sobie je teraz gdzieś na wysokość około 0,5 cm, co ułatwi nam montaż samego gniazda. Tyle wystarczy.
Mamy skręcone przewody, a więc możemy przystąpić już do montażu samego gniazda. Wcześniej wykręciliśmy tutaj wkręty około pół centymetra, może troszeczkę więcej. Upychamy przewody, tak aby nam gniazdo wyszło do środka. I teraz wkładamy ten korpusomostek. Przykładamy go przez te otwory duże, które tutaj są. Przekładamy śruby. I wykonujemy taki ruch. O. Widzicie, dzięki temu nie musieliśmy całkowicie wykręcać tych wkrętów. Co byłoby dosyć pracochłonne i utrudniłoby nam pracę. Do tego właśnie służą te elementy. Mamy wstępnie wypozycjonowane gniazdo. Kołek w pozycji tutaj górnej i dokręcamy sobie lekko wkręty. Lekko dlatego, że jeszcze wypoziomujemy sobie samo gniazdo. Mamy tutaj dwa występy z każdej strony. Te występy są w jednej płaszczyźnie, dlatego jak przyłożymy poziomce, możemy sobie swobodnie te gniazdka, to gniazdo wypozycjonować. Wypoziomować. Dobrze. Ja to mam w pozycji poziomej, więc tutaj ta poziomica mi tak do końca nie działa, ale wiadomo o co chodzi. Mamy poziom, lekko przytrzymujemy i dokręcamy śrubokrętem. Kręty już mocniej. Dobrze. Wkręty dokręcone. Następnie zakładamy ramkę. Na ramce jest logo. Logo powinno być na dole zazwyczaj. Więc zakładamy ramkę, te cztery występy w te cztery otwory, zakładamy i naciskamy, tak aby ramka mocno przylegała do ściany. Zadanie właśnie tej grzechotki, tych zaczasków jest kasowanie luzu pomiędzy ścianą a ramką. Dobrze, ramka zamontowana, teraz zakładamy sobie samą pokrywę. I przykręcamy. Jak widzimy, gniazdko zostało zainstalowane. Jest mocno osadzone. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Dobrze, na koniec ja zawsze sprawdzam sobie za pomocą fazera. Po załączeniu oczywiście napięcia na wyłączniku głównym sprawdzam, czy gniazdko zostało prawidłowo zainstalowane, a więc czy po lewej stronie mamy tutaj fazę. Możemy to zrobić za pomocą tego to urządzenia, tego to próbnika fazer. Załączam sobie fazę za tym na wyłączniku głównym. OK, mamy załączony wyłącznik główny, teraz sprawdzimy sobie, czy mamy tutaj prąd. Fazer daje sygnał dźwiękowy, jak i świetlny, pokazując, że wykrył tutaj napięcie, prąd. Z tej strony nie ma dźwięku, a więc widać, po lewej stronie mamy fazę, po drugiej stronie mamy przewód neutralny. Dobrze. I to wszystko. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i w takim razie do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!